Nie wiem, czy tutaj w tej sali się wszyscy zmieszczą. Zarząd Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Trzeba było na przyszłość spodek jakiś, czy salę jakąś, może sportową wynająć. Tutaj na Śląsku jest dużo takich sal, w Katowicach też kilka na pewno dobrych takich sal jest. Tutaj część ludzi, jak widzicie, musi stać na schodach, bo tam się już nie mieszczą w tej sali. Tam są jeszcze na schodach wyżej. No, po prostu za mała sala i... No ja nie wiem, gdzie się prać, bo... To już nie ma gdzie. Jeszcze na kamerę jeszcze, żeby nie jest. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na tym sobotnim spotkaniu z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tak dużym i zacnym gronie, aby porozmawiać o sprawach, które są dla nas najważniejsze. O naszej przyszłości, o naszej przyszłości, ale też o tych wydarzeniach, które miały miejsce po 13 grudnia ubiegłego roku. Ostatnie tygodnie były bardzo trudne dla naszej ojczyzny. Ekipa rządząca pokazała, że nie szanuje prawa, nie szanuje praworządności, nie szanuje żadnych norm europejskich, a nawet naszej konstytucji. Wielu z nas sądzi, że znaleźliśmy się na zakręcie. I za tym zakrętem znajduje się czarna otchłań. Możemy ten zakręt wziąć szczęśliwie i zwyciężyć. Zwyciężymy? Zwyciężymy! A zwyciężymy dlaczego? Bo przyszłość ma na imię... Polska! 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 Jest już z nami pan premier Mateusz Morawiecki. Panie premierze, dziękujemy, że jest pan z nami. Bardzo dziękujemy za te lata ciężkiej pracy na rzecz Polski i Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za takie tłumne przyjęcie tutaj, przyjście i za takie piękne przyjęcie. Naprawdę dzisiaj jest ważny dzień. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że dzisiaj zaczynamy nasz powrót do władzy, naszą drogę do zwycięstwa. To nie jest tylko taka refleksja ogólna, że 4 lata albo krócej i wrócimy z powrotem do władzy. To też wynika z prawideł demokracji, są cykle wyborcze i w tych cyklach wyborczych jest to naturalne. A więc niech wasze twarze dzisiaj mają oblicze zwycięskiego Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo o to proszę. Nie prędzej czy później, tylko prędzej raczej niż później będziemy z powrotem mogli kierować sprawami kraju. Ale żeby tak się stało, to chciałbym przedstawić dzisiaj kilka propozycji, kilka myśli, które mnie nurtują i myślę, że wszystkich z Państwa również. Zacznę od tego, że mam w pamięci ten nasz marsz sprzed nieco ponad 2 tygodni. Marsz, co do którego były obawy, czy będzie tam, jak pamiętacie Państwo, 10 tysięcy ludzi, 15.
My planowaliśmy około 20 tysięcy, 25 tysięcy ludzi. Bombaż był zimą, w środku tygodnia, o godzinie 16, kiedy jeszcze nie wszyscy przecież kończą pracę. Marsz był zwołany z krótkim terminem. Nie każdy mógł przyjechać, nie każdy mógł przybyć do Warszawy. Były blokady na drogach. Oni są, prawda, o, wiele osób mi o tym mówiło, kontrole policji. I co? I na marszu było, szanowni państwo, było nas, trzeba powiedzieć, co najmniej 200 tysięcy ludzi. To największy tego typu marsz o tej porze roku, chyba w historii nowoczesnej, nowożytnej Polski. Jakkolwiek to totalna opozycja ówczesna, dzisiejsi rządzący, totalna koalicja pewnie trzeba rzec, zarzucali nam łamanie prawa, to widzimy, jak tylko w ciągu kilku tygodni pogwałcili wszystkie podstawowe reguły praworządności. Wszystkie prawa demokracji, które wydawało się nam, że są utrwalone, że nie będzie tak łatwo ich zniszczyć. A jednak w krótkich 5-6 tygodniach, które dzielą nas od dnia przejęcia władzy przez nowy rząd do dnia dzisiejszego, zobaczcie, ile reguł wolności, demokracji udało im się, w cudzysłowie, udało im się połamać. Dzisiaj tak naprawdę, i to nie jest żart, to co teraz powiem, to nie konstytucja i nie ustawy wyznaczają ramy działania resortów, ramy działania sił specjalnych w naszym państwie, tylko bardzo często wyznacza to wpis ministra na Twitterze. Taka jest niestety rzeczywistość. Konstytucja została w wielu artykułach połamana. Połamane zostały ustawy. A minister sprawiedliwości wchodzący do prokuratury z przyrządami ślusarskimi i ze specjalnie do tego dobranym zespołem przejdzie do historii i będzie opisywany jeszcze chyba za 100 lat jako przykład antydemokratycznego, antywolnościowego działania. A więc to nie każdy ministrowi Bodnarowi, który wchodzi chyłkiem do prokuratury w taki sposób, bo naprawdę to zapisze się bolszewickimi zgłoskami w naszej historii. Ale co jeszcze chcieli powiedzieć nam wszyscy uczestnicy tego wspaniałego, wielkiego marszu, tego marszu wolnych Polaków? Chcieli nam powiedzieć, mamy dość, już mamy dość. Po tych kilku tygodniach mamy dość bezczelności tej władzy, oszustwa, które ta władza każdy dzień pokazuje, że jest jej podstawową metodą działania. Tego wszystkiego, z czym oni niby nie szli do wyborów, bo miało być pojednanie, a jest wykopanie rowu mariańskiego w środku Polski, jakiego nigdy do tej pory nie było, i zemsta i nienawiść to podstawowe metody działania obecnie rządzących. Miała być uśmiechnięta Polska, a jest, mamy taki nienawistny, cyniczny uśmiech Tuska, Jokera. Taki uśmiech, który w straszny sposób pokazuje ich faktyczne intencje. Ludzie powiedzieli też, że mają dość tego działania pod płaszczykiem pięknych słów, a tak naprawdę działania, które ma skrywać, ukrywać ich faktyczne intencje i ma doprowadzić do tego, że te obietnice wyborcze, które na pewno, być może część z państwa tutaj, skusiły do głosowania na trzecią drogę bądź na koalicję obywatelską, będą niezrealizowane. A więc, drodzy państwo, ja nie dziwię się ludziom, że oni patrzą na obietnice i wierzą w to,
że te obietnice będą realizowane, bo przez 8 lat naszych rządów pokazaliśmy, że na tym polega polityka. Taka jest polityczna wiarygodność naszego obozu politycznego. Obiecujemy i dotrzymujemy słowa. Robimy wszystko, aby dotrzymywać słowa. Tymczasem nie wiem jak Państwo, ale ja mam wrażenie, że nasi przeciwnicy polityczni założyli takie biuro promocji programów Prawa i Sprawiedliwości. Bo chwalili się najpierw 800+, który jest naszym sztandarowym programem. Naszym podstawowym programem społecznym. Chwalili się teraz ostatnio 13 i 14 emeryturą. Oni chwalili się wielkimi wydatkami na służbę zdrowia, które zostały wypracowane w naszym budżecie, przedstawionym do Sejmu. Czy wreszcie chwalili się wydatkami na obronność? No, istne biuro promocji programów Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Tak to niestety wygląda. Ale oni mieli też wiele swoich obietnic, które złożyli. A ja widzę tutaj też wielu młodych ludzi, pewnie studentów również, więc zapytajmy, gdzie są te akademiki za złotówkę? Gdzie jest ta dopłata do czynszu dla młodych ludzi 600 zł? Tak było w ich programie. Albo widzę też tutaj wiele osób, wśród których część na pewno jest przedsiębiorcami. To przypomnę, gdzie jest dobrowolny ZUS? Przecież obiecywali dobrowolny ZUS. Nie ma tego dobrowolnego ZUS. Gdzie jest 6000 zł kwoty wolnej od podatku? Nie tylko, chwileczkę, miesięcznie. Zajrzyjcie sobie, ja wiem co mówię. Zajrzyjcie sobie do tak zwanego programu 100 konkretów, czy jak ostatnio widziałem 100 kotletów Platformy Obywatelskiej. A więc tam jedne z pierwszych brzmi tak. 6000 zł miesięcznie kwota wolna, nie tylko dla pracowników, nie tylko dla państwa. Ogromna większość pewnie dzisiaj tutaj jest pracownikami albo emerytami. Dla wszystkich was 6000 zł miesięcznie obiecali. Fakt, że kilka linijek dalej nie potrafili pomnożyć 6 razy 12, że to jest 72 i napisali 60 tysięcy. No ale to już nie moja wina, że mają problemy z podstawową matematyką. I pytajmy dalej, gdzie jest w takim razie 6000 zł także dla przedsiębiorców? Bo to była obietnica także dla przedsiębiorców, która nie została zrealizowana. Gdzie jest babciowe w takim wymiarze, jakie było obiecywane, czyli dla kobiet, które wracają na rynek pracy 1500 zł? Dla wszystkich mam. Jest ich blisko 300 tysięcy rocznie. Drogie mamy, drogie panie, kobiety, nie dajcie się oszukać. To była obietnica złożona raptem pół roku temu. Gdzie kredyty za 0%? Nawet nasz kredyt, ten bardzo tani, na stałej stopie, 2%, zrekonstruowali w taki sposób, że jest dostępny dla nielicznych. Tak wyglądają te obietnice po ich stronie. A więc jak otwieracie jakiś projekt Platformy Obywatelskiej, a pod nim w jakimś papierku, zwykle pięknie opakowany projekt, coś tam ma, się kryje, jakaś obietnica, to pamiętajcie, że to tak jakby była naklejka z napisem produkt niezgodny z opisem. Każdy Polak musi mieć tego świadomość od teraz. Produkt niezgodny z opisem. Obiecywali, okłamali, nie dotrzymali słowa, nabrali część z państwa, być może część z mieszkańców Katowic, część z mieszkańców Śląska, część mieszkańców Polski. To jest ten dramat, że ludzie zostali oszukani.